Tematem 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są płuca po pandemii. Będziemy grali dla dzieci i dorosłych. Zadbamy o dobre oddychanie. Zobaczcie, tu wszystko gra okej! 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28 stycznia! Siema! Oglądaj przez cały dzień w TVN, TTV i TVN24. Także Telewizja Słowianin przygotowuje się do relacjonowania wydarzeń 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, finałowe granie rozpoczęło się już w sobotę. Troszeczkę serce jest rozpalane troszeczkę później niż same granie. Zaczęliśmy z pinaczką na ściance na Uznam Arenie i turniejem siatkówki. Ale tak oficjalnie, faktycznie zaczynamy właśnie dzisiaj. Dzisiaj rozpalamy serce. Od dzisiaj do 28 stycznia tu na placu będzie cały czas się paliło nasze woźpowe serce. Będzie przypominać o tym, co się ma zdarzyć dopiero. Właśnie, ale ten program jest już chyba tak, nigdy nie można powiedzieć na 100%, ale zapięty. Nie no, program jest, ale jest to taki program, który nadal będzie ulegał jakimś zmianom, będzie poprawiany. No nic nie jest tak dobre, żeby nie można było go poprawić. Program już jest, można go sprawdzić na naszej stronie WOŚP-u Facebooka WOŚP Świnoujście, jak również www.wośpświnoujście, tam są programy. Zaczynamy grać, tak jak powiedziałem, dzisiaj odpalamy serce. W czwartek jest już tu przedstawienie w MDK-u, Mieszko I, uczniowie z liceum Mieszka I będą swój coroczny spektakl przedstawiali. Wszystkich zapraszamy. Zaproszenia rozeszły się bardzo szybko, ale liczymy na to, że na koniec jeszcze będą jakieś wolne miejsca na 18.30 na spektakl. A później będzie, w piątek będzie kolacja w hotelu Trzy Wyspy. Wszystkie informacje na temat tej kolacji są udzielone na naszej facebookowej stronie. No i od tej pory już co kawałek będzie coś. W tym roku gramy przez 3 tygodnie, dlatego że w czasie finału wyszły nam ferie i musimy troszeczkę to wszystko rozciągnąć. Ale wszystko będzie na bieżąco i będziemy informowali. Serce orkiestry będzie biło na Placu Wolności, to symboliczne. A tak faktycznie w dniu finału? A tak faktycznie w dniu finału wszystko troszeczkę się zmieniło. Nie jest, w tym roku nie jest sztabem finału biblioteka. Sztabem finału będzie Miejski Dom Kultury, tam będzie bank finału, jak również w Miejskim Domu Kultury na sali widowiskowej będziemy rozdawali w tym roku identyfikatory. Także proszę patrzeć na wszystkie informacje, które będą udzielane, na SMS-y do wolontariuszy, ponieważ jest troszeczkę zmian. I wszystko będzie w tym roku na Placu Mickiewicza i w Domu Kultury w środku. Zapraszam wszystkich serdecznie. Tak naprawdę zapraszam już od czwartku. Dzisiaj o 17:00 w centrum miasta Tomasz Michalak, szef Świnoujskiego Sztabu, dał sygnał do odpalenia symbolicznej iluminacji.